Okej, możemy zaczynać. Mogłoby się wydawać, że zanieczyszczenie wody mikroplastikiem pochodzi głównie z jednorazowych produktów używanych przez ludzi, a soczewki kontaktowe są zbyt małe i jest ich za mało, żeby stanowiły realny problem. Ostatnie badania wykazały, że jest to błędne założenie. Blisko 20% użytkowników soczewek kontaktowych w Stanach Zjednoczonych, co daje liczbę 9 milionów osób, puszcza zużyte soczewki w zlewie lub w toalecie. Idąc dalej, daje to liczbę 3,36 miliarda soczewek albo 20 ton plastiku spuszczanych do kanalizacji corocznie i to tylko w samych Stanach. To tak jakby 666 666 sztuk 1,5-litrowych butelek PET spuścić do kanalizacji w samych Stanach. Spłukane soczewki trafiają do oczyszczalni ścieków. Jak każde inne tworzywo sztuczne, soczewka składa się z polimerów. Polimery to długie łańcuchowe cząsteczki złożone z powtarzających się ogniw, czyli monomerów. Te łańcuchy są mocne, lekkie i trwałe, co sprawia, że tworzywo sztuczne jest praktycznie nieśmiertelnym materiałem. Drobnoustroje obecne w ściekach zmieniają powierzchnię soczewek, osłabiając wiązania pomiędzy polimerami i powodując ich rozpad na mikroplastik. Kontakty są cięższe niż woda, co oznacza, że opadają na dno i przez to mogą stanowić zagrożenie dla zwierząt morskich. Warto przy tym dodać, że mikroplastiki mają zdolność do akumulowania i przyciągania zanieczyszczeń, które już występują w wodzie. Organizmy morskie mogą mylić się z pożywieniem. Mikroplastiki nie ulegają degradacji w żołądkach ryb, które stanowią część długiego łańcucha pokarmowego i ostatecznie mogą trafić do naszego żołądka. Soczewki kontaktowe z tworzywa sztucznego zostały wyprodukowane po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w latach 40. XX wieku. Od tamtej pory każda wrzucona soczewka do kanalizacji gdzieś tam sobie dryfuje. Zapewne jako mikroplastik. Niepokojący jest również fakt, że obserwuje się trend wzrostu użycia soczewek jednodniowych kosztem bardziej zrównoważonej opcji soczewek miesięcznych. Zgodnie z branżowym czasopismem jest to wzrost z 23% w 2014 roku do szacowanych 51% w 2021 roku w Stanach Zjednoczonych. Tak, wiem, można nosić okulary, ale ten film jest o soczewkach. Rozwiązaniem byłoby stworzenie alternatywnego materiału, który nie byłby nieśmiertelny jak plastik, ale też nie rozpadałby się na naszych oczach, bo przecież nie o to nam chodzi. Doraźnym rozwiązaniem jest po prostu informowanie użytkowników soczewek kontaktowych, że soczewki nie ulegają degradacji w wodzie i że należy je wyrzucić do kontenera z tworzywami sztucznymi. Wystarczyłby napis na każdym opakowaniu soczewek. Soczewki zmieniły moje życie. Mam bardzo dużą wadę i nie wyobrażam sobie życia bez nieograniczonego pola widzenia. Noszę je od 11 lat i nie wyobrażam sobie bez nich mojej codzienności. Czy jestem zero nosząc soczewki? Absolutnie nie, ale staram się do tego podejść jak najbardziej świadomie i racjonalnie i wybrać jak najbardziej zrównoważone opcje. Po pierwsze, wybrałam według mnie najbardziej zrównoważoną, dostępną opcję. Zamiast soczewek jednodniowych, które trzeba każdego dnia wyrzucać, łącznie z opakowaniem, wybieram soczewki miesięczne. Soczewki pakowane są w kartonowe pudełko. Każda z nich jest zapakowana w sterylne, plastikowe opakowanie. Karton wyrzucam do papieru, plastik raz na miesiąc do kosza z tworzywami sztucznymi. Dochodzi do tego płyn. Kupuję jak największą pojemność. Większa pojemność to mniej plastiku na każdy mililitr płynu. Jeśli chodzi o wersję podróżną, po prostu przelewam płyn do mniejszej butelki. To już wszystko, jeśli chodzi o soczewki. Dajcie znać, czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek wyrzucić soczewkę do wody. Mnie niestety tak. Było to bardzo dawno temu i jeszcze nie wiedziałam co i jak i środowisko nie było w polu mojego zainteresowania. Dziękuję za uwagę i poświęcony czas. Mam nadzieję, że filmik był wartościowy. Do następnego, pa! Pierwszy chyba było najlepszy.